Proboszcz parafii w Dalachowie zabrał pod koniec maja na przejażdżkę swoim quadem samoróbką naczelnika Straży Pożarnej. Jadąc polem, nie zauważył głębokiego wykopu i wpadł do niego. Obaj mężczyźni trafili do szpitala z obrażeniami. Okazało się, że ksiądz Wojciech W. jechał pojazdem niedopuszczonym do ruchu, a na dodatek miał we krwi 0,6 promila alkoholu. Jazda w takim stanie jest przestępstwem. Jednak prokuratura rejonowa w Oleśnie postępowanie w sprawie proboszcza umorzyła. Wojciech W. jechał bowiem quadem po polu, a pole nie jest drogą publiczną. To jeszcze nie koniec tej sprawy. W oddzielnym postępowaniu toczy się sprawa spowodowania uszczerbku na zdrowiu pasażera. Chcieliśmy zapytać proboszcza Dalachowa o feralny wypadek, jednak przebywa na urlopie.